Polscy oficerowie, sędziowie, prawnicy, profesorowie. Po 70 latach znów na katyńskiej ziemi wydarzyła się tragedia, w której podobnie jak wtedy odeszli najlepsi obywatele Polski, wśród nich prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Lech Kaczyński. Powoli odchodzi pokolenie tych, którzy ofiary Katynia sprzed 70 lat znali osobiście. I być może ta śmierć pana prezydenta Kaczyńskiego, jego małżonki i ich osób ma taki sens, aby kolejne pokolenie tych, którzy znali ich, nie zapomniało o Katyniu. Wszystkim, którzy na nasze zaproszenie przyjścia do kościoła przyszli, modlili się, przyjęli komunię świętą, kapłanom raz jeszcze za sprawowaną ofiarę przyświętej, za tych tragicznie poległych i tych, którzy